www.e-kolo.pl. Po raz 15 mamy zaszczyt zaprosić wszystkich na coroczny, cykliczny wlot motocyklowy w Kole. Wlot połączony oczywiście z festiwalem muzyki bluesowej i nie tylko bluesowej, o tym za chwileczkę. Wlot odbędzie się tradycyjnie na Kolskich Błoniach. W tym roku gwiazdą imprezy, główną gwiazdą imprezy będzie zespół Ira. Ira zagra dla nas już w piątek, w piątkowy wieczór. Ponadto łącznie mamy 9 zespołów, które tutaj zagrają na scenach, na scenie na Błoniach. Ponadto zagra w sobotę Golden Life, znana grupa, zagrają chłopcy w Placu Broni. Wieczór będziemy kończyli tutaj takim bardzo mocnym uderzeniem. Zagra zespół 4 Szmery. Jest to grupa nazywana często polskim AC/DC. To będzie takie bardzo mocne uderzenie na sam koniec. Ponadto pod koniec również chcemy zaprezentować taki pokaz fajerwerków. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą imprezę. Ale Festiwal Bluesa to nie tylko muzyka, to również motocykle i zlot. Oczywiście, w tym roku mamy troszkę więcej atrakcji. Zacznę od tego, że zaczynamy tutaj w sobotę wyjazdem o godzinie 12 na paradę, tak jak zawsze. Będziemy jeździli po tych samych ulicach. Zatrzymanie na ulicy Powstańców, gdzie będzie tradycyjny pokaz motocyklowy. Wracamy do miasteczka zlotowego i tutaj jeszcze dodatkowo mamy zaplanowany pokaz trialu motocyklowego, a także symulatory wypadków samochodowych i nie tylko. Także bardzo fajnie, atrakcyjne takie w imprezie towarzyszące sprawy. Co jeszcze? No oczywiście oświetlony zamek tradycyjnie będzie. Zapraszamy motocyklistów z namiotami, z kempingami i oczywiście wszystkich mieszkańców Koła na tą naszą imprezę. Ponieważ jest to taka nasza mała rocznica, 15-lecie, 15 impreza, będzie szereg takich atrakcji, które no, w ubiegłych latach nie odbywały się. Ponadto tutaj tak jeszcze dopowiem, tutaj Kolska Straż Pożarna zaprezentuje nam taki pokaz akcji ratunkowej z uszkodzonym samochodem osobowym. Będzie to połączone z takim krótkim instruktażem, jak w takich przypadkach należy się zachować. Natomiast będzie to głównie polegało na tym, że taki uszkodzony samochód będzie metodami takimi mechanicznymi otwierany, odbezpieczany po to, żeby dostać się do pasażerów, którzy są w środku zamknięci. Tak? To, co kolega powiedział, symulatory wypadków samochodowych, czyli takie pojazdy, jak one się zachowują w trakcie wypadków. No, cały szereg atrakcji dodatkowych. Właśnie podczas stuntu na ulicy Powstańców Wielkopolskich będzie taki króciutki pokaz właśnie rajdu obserwowanego, czyli trialu na sztucznych przeszkodach. Tam będzie tylko zapowiedź i zaraz potem wszyscy, gdy przeniesiemy się na Kolskie Błonia, tutaj na Błoniach będzie ten pokaz główny. On się będzie odbywał kilkukrotnie podczas tego sobotniego popołudnia. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Jest to nowa rzecz, bardzo ciekawa, bardzo widowiskowa przede wszystkim, także dodatkowa nowa atrakcja. I scena od której startuje w piątek? W piątek startujemy w zasadzie już od 18, zdaje się. Tam w tym roku troszkę wcześniej. Tak. Sobota w ogóle też dużo wcześniej się zacznie, ponieważ tych zespołów jest kilka, jest dużo. To w zasadzie koncerty już od 15 się zaczynają. Tu też właśnie około 15 będą te prezentacje Straży Pożarnej. Golden Life też dość wcześnie zagra, bo tam zdaje się około 16 zaczynają. A na sam koniec właśnie mocnym uderzeniem po chłopcach z Placu Broni i innych zespołach. Na sam koniec takie mocne uderzenia to właśnie 4 Szmery. Czyli zapraszamy. Wszystkich serdecznie zapraszamy jeszcze raz. Udało się zorganizować po raz 15 i pamiętajmy o tym, że organizujemy ją głównie dzięki pomocy wielu sponsorom. W tym roku oczywiście tutaj głównym mecenasem imprezy jest Urząd Miasta w Kole, pan burmistrz i wszyscy radni. Przy tej okazji oczywiście serdecznie dziękujemy. Głównie dzięki miastu Kołu udaje się tą imprezę zorganizować po raz 15.